Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku mi na kanale. Co wam mogę powiedzieć? Dlaczego ostatnio nie nagrywam? Oczywiście wakacje się skończyły miesiąc temu. To dało mi taki mocny cios w żebra. Dlaczego? No trzeba chodzić do szkoły, nie ma się ciągle czasu wolnego, tym bardziej, że klasa maturalna i trzeba się jednak wziąć trochę za siebie. Oczywiście w Margonem gram nadal dosyć sporo. Kantorek jednak jak już zacząłem prowadzić, no to trzeba go prowadzić ciągle. Dlatego no ciągle jestem aktywny w grze, ale czasu mniej oczywiście poświęcam na YouTube'a. To jest oczywiście w miarę logiczne. Co mogę powiedzieć? Ostatnio, już jakiś czas temu zrobiłem wam dwoje akcje na kantorku. Były tam plus 5% do każdej grupy, więc dostawaliście po prostu więcej złota. Myślę, że znowu to jakoś teraz na dniach zrobię, żeby was zachęcić do korzystania, bo oczywiście konkurencja nie śpi. Dobra. Jeśli oczywiście jesteście na to chętni, no to dajcie mi znać w komentarzu. Ja jakoś na dniach mam na przykład tydzień takiego, nie wiem, takiej promocji. Zrobię może z okazji Dnia Chłopaka, czy z okazji października, coś takiego, mini event październikowy. Kolejną rzecz, teraz jakoś za bardzo właśnie nie mam możliwości nagrywania Margo z powodu tego, że zmieniałem system, reinstalowałem, a teraz jakoś niedługo będę musiał zrobić to po raz kolejny. Nie pytajcie mnie z jakiego powodu, no ale naprawdę kiepsko było z moim PC-tem. Dobra, dlatego właśnie teraz ograniczam nagrywanie, ponieważ materiały mogą mi się w każdej chwili po prostu pójść jebać. Dobra, kolejną rzeczą, poza nagrywaniem Margonem, myślałem ostatnio o nagrywaniu LA Noire, czy jakoś tak to się tam mówi, produkcji Rockstara. To jest gra z 2012-13 roku, coś plus minus tego. Wiem, że nie jest jakoś mocno wałkowana, tym bardziej przez polskich graczy. Ja się dorwałem do wersji z polskimi napisami, więc dla mnie spoko. I myślę, czy by wam tego nie zacząć wrzucać. Na pewno przez właśnie większość osób ta gra nie była grywana. W porównaniu oczywiście do na przykład takiej GTA 5, którą każdy zna, każdy lubi, a o tej grze nawet nie każdy musiał słyszeć. Dlatego jeśli jesteście chętni, no to dajcie mi o tym znać w komentarzach i już jakoś myślę na dniach mogę zacząć wam to władowywać w miarę regularnie. Kolejną jakąś taką rzeczą ważną, wartą raczej bardziej wspomnienia niż ważną, jest oczywiście Majunka. Przelogujemy się tam. 10 level. Tutaj się oczywiście nic nie ruszyło od czasu ostatniego materiału. Miałem już nagrane połowę odcinka, ale musiałem robić reinstala systemu i te połowę odcinka się poszło właśnie kichać. Dlatego no będę musiał od początku robić kolejny odcinek. Ale to wszystko, co tutaj miałem, zostało nienaruszone. Dokładnie na tej podstawie specjalnie nie gram ani nic. I tak wszystko, jak widać, 48 dni temu, 53 dni temu, to co tutaj było jest nienaruszone w każdym wypadku, takie 100% jakie było, dlatego że po prostu za jakiś czas wrócę do tej serii na pewno i chcę, żeby była kontynuacja na takim poziomie, na którym to zostawiłem, zrobiłem przerwę, dlatego o to się nie musicie martwić, prędzej czy później to się na pewno pojawi i będą kolejne odcinki z tego. Odcinki jeszcze planowałem jakiś czas temu, wrzuciłem wam jeden odcinek z Margonem fabularnie. Nie pamiętam dokładnie, jaki był tam odzew, czy pozytywny, czy negatywny. Wiem, że tam było wtedy o... pewnie wiecie, o jakim temacie i trochę unlajków było, ale nie przejmujemy się oczywiście tym, bo jednak tematy kontrowersyjne też lubię. I dobra, to w sumie chyba będzie na tyle. Musicie mi dać oczywiście znać właśnie w tych dwóch kwestiach, czy chcecie jakoś na dniach plus 5% na kantorku do przeliczniku przez około tydzień oraz oczywiście, czy chcecie zobaczyć LA Noire, jak to gram. Jeśli tak, no to po prostu dajcie mi znać, ja będę wiedział, czy zajmować się jednym i drugim, czy też po prostu sobie odpuścić. Oczywiście na kantorku zyskujecie jak najbardziej.